Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... No, o czym to dzisiaj, drodzy państwo, sobie porozmawiamy? A już spieszę państwu z wyjaśnieniem. Mianowicie porozmawiamy sobie o... Nie o, a raczej z kim? Z moją sponsorką. Także pani Dragomiro, oddaję pani głos w sprawie tego, czy jestem pani utrzymankiem. Tak, proszę Państwa, jest moim utrzymankiem. Ciągle siedzi mi na garbie i nic nie umie zrobić, tylko siedzi i pierdoli. Pani Dragomiro, czy właśnie określiła pani moje zachowanie, w którym wykazuję się wysoką potrzebą siedzenia pani na garbie i stręczenia pani obowiązków? Pani Dragomiro, czy dobrze usłyszałem? Ponawiam moje kłyszczyny. I bardzo dobrze pan zrozumiał, mam już dosyć i pan będzie spieprzał z mojego domu. I koniec, na bruk! Sponsorka! Sponsorka! Wybacz mi! Wybacz, proszę! Wybacz! Nie wybaczam! Koniec tego wszystkiego! Do piachu! Do widzenia! O, umieram! Sponsorka rzuciła zaklęcie! Kurwa! Zasrałem się na amen. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tym razem w innym otoczeniu, w otoczeniu przyrody. Po prostu nie mam już domu, nie mam już dachu nad głową. No, wiecie, domu nigdy nie miałem, bo to był dom mojej sponsorki, ale jednak schronienie nad moim karczychem jakieś tam było. Wpierdalałem darmowe obiadki, miałem komu lizać pieroga, miał mnie kto potarmosić za małego fiutka, a teraz, kiedy zostałem wypierdolony, no niestety, no niestety, nie wiadomo jak to będzie, ale chyba trzeba będzie zwrócić się po pomoc do puszatej Ukrainki. Wiecie, drodzy państwo, skoro już tak jestem na tym dworzu, przechadzam się, myślę, co dalej z moim życiem, no tak patrzę, że w pobliżu jest komisariat milicji, a to chyba rozpierdolę się na psach jeszcze raz. Rozpierdolę się, pozwę i w ogóle nakabluję na tramwajarza, na wywrotowego i długomierza. Długomierza, tego z długimi włosami. I powiem wam, że... A no właśnie, zapomniałem o najważniejszym. Rozpierdolę się na małą sponsorkę. No, już w tym momencie eks-sponsorkę. Jebana suka wypierdoliła mnie z własnego domu, z jej własnego domu. Jak ona miała czelność to zrobić? Przecież byłem jej etatowym utrzymankiem, a teraz już nie jestem. Jak chciałbym tam wrócić, ja tęsknię. Sponsorka, wybacz mi, już nie będę puszczał takich śmierdzących pierdów. Wybacz, to się nie powtórzy. Po prostu przygarnij mnie jeszcze raz pod swój daszek. Sponsoreczka, proszę, kurwa. No, dobrze, dobrze. Już się uspokajam. Wziąłem ze sobą tutaj odrobinę soczku jabłkowego. Tak, na poprawienie nastroju, ponieważ wiecie, jestem sam jak palec i jest mi trochę smutno. Dobrze, otworzę sobie i strzelę z kapselka, żeby łyknąć troszeczkę tej złocistej substancji, która mam nadzieję poprawi mi humorek. Teraz jest zajebiście, drodzy państwo. O czym tu możemy jeszcze porozmawiać?
Nie, no jednak wrócę do tego tematu, bo jednak strasznie mnie to uwiera. Miałem mówić o hejkerach, miałem mówić o wszystkim tym innym, wszystkich tych innych tematach, które zazwyczaj poruszam, ale nie mogę się skupić, bo ciągle tęsknię ze sponsorką. Wyjebany z domu! Kurwa! I co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię jako nieudacznik, jako beztalencie, jako pseudokonfidencik, jako rozpierdalator na psach? Co ja zrobię? Będę musiał chyba na komendę biegać częściej, bo tylko tam będą czasami chcieli ze mną rozmawiać. No chociaż nie, nawet oni już mają mnie dość. No i ja nie wiem, co ja teraz zrobię, nikt mnie nie lubi, nic nie potrafię, a jedyna osoba, dzięki której istniałem, wypięła się do mnie rowem. Kurwa, umarnąłem. Umarnąłem, umarnąłem.